Niemieckie czołgi ciężkie często stanowią symbol siły. E-75TS, nowy niemiecki czołg premium 8 poziomu, jest tego przykładem. Kultowy kształt, okrągła wieża i ekrany po bokach tworzą nietypową kombinację precyzji, stylu i mocnego pancerza. Ten awanturnik wygląda jak idealny niemiecki czołg ciężki. Piękny, groźny i z rurą wydechową z tyłu. Największa odwaga, najgrubszy pancerz, ale czy na pewno? E-75TS jest imponujący. To wielki, szary pojazd, w którym zmieściłyby się Z3 E25. Z takimi parametrami musi być równie opancerzony co Maus. Zabierzmy go na jazdę próbną. Zaczniemy od sprawdzenia boków kadłuba. Na pierwszy rzut oka wytrzymają każde trafienie. Parametry świadczą jednak o czymś innym. 80 mm pancerza nie pozwoli pojazdowi odpowiednio blokować pocisków. W tym wypadku nasza najlepsza nadzieja to rykoszet, ale czołg musi być ustawiony pod bardzo ostrym kątem. Ekran o grubości 5 mm nie pomaga, ale przynajmniej uchroni czołg przed zabłąkanymi pociskami kumulacyjnymi. Z przodu czołgu robi się już ciekawiej. Przy strzale od przodu efektywny pancerz dolnej płyty przedniej ma 174 mm grubości, a górnej 256 mm. Jeśli kadłub ustawiony jest pod kątem, ta wartość jest jeszcze większa i pojazd może odbijać standardowe pociski pojazdów swojego poziomu. Taka pozycja odkrywa jednak wrażliwe boki kadłuba, co prowadzi do krytycznych wniosków na temat pancerza E-75TS. Co jednak, jeśli wykażemy się kreatywnością i spojrzymy na niego z innej perspektywy? Jadąc pod górę, zwiększamy efektywny pancerz do 300 mm, chroniąc przy tym boki pojazdu. Od razu lepiej. Ma to jednak sens tylko w połączeniu z mocną wieżą. Cóż, jarzmo działa, robi niezłe wrażenie. Tak wygląda efektywny pancerz przodu wieży. Wrogowie tego samego poziomu będą mieli trudności z przebiciem go. Niestety są też wady. Przeciwnik może wycelować w wieżyczkę dowódcy lub w kulę po bokach. W związku z tym na tle innych czołgów ciężkich 8 poziomu zarówno doświadczenie, jak i statystyki potwierdzają, że jego pancerz niby istnieje, ale trzeba zapomnieć o walce w zwarciu. Pancerz czołgu działa dobrze, jeśli wykorzystacie teren na swoją korzyść i ukryjecie czołg przed ostrzałem wroga, ale słabe punkty wieży zawsze będą problematyczne. Wiemy jednak, że nie wszystkie czołgi ciężkie są tak naprawdę ciężkie, dlatego musimy sprawdzić inny parametr pojazdu – jego dynamikę. Jego prędkość maksymalna to 45 km na godzinę, a dokładna moc wynosi 16 koni mechanicznych na tonę. Bardzo szybko jedzie do przodu, ale obraca się mozolnie. Nie da się grać E-75TS jak czołgiem średnim, ale ma pewne cechy wspólne. Przy jeździe do tyłu może osiągnąć nawet 18 km na godzinę. Podczas gdy mniej opancerzone pojazdy tego typu używają dużej prędkości cofania, aby szybko ukryć się po strzale, ten czołg może znacznie utrudnić wrogom celowanie w swoje słabe punkty. Miło! Zobaczcie, jak prezentują się te wykresy pancerza i mobilności. Dodajcie brak maskowania z racji ogromnych rozmiarów i wniosek jest prosty. Stało się jasne, że nic nie jest jasne. Na szczęście jest jeszcze jeden czynnik, który pomoże zidentyfikować ten czołg – działo. I tutaj robi się ciekawie. Pojazd zadaje 360 punktów uszkodzeń na strzał. Przeładowanie trwa około 11 sekund, ale delikatny tuning zmniejszy je do 9, zapewniając mu przyzwoite uszkodzenia na minutę. Czas celowania i sama celność są niezłe, a działo ustabilizowane, więc pociski osiągają niezłą prędkość. Nawet przebicie jest niezłe. Nie, to nie tak. Przebicie standardowego pocisku jest niezłe, a specjalnego – wspaniałe! 282 mm. Suma tych czynników zdecydowanie może się podobać. Żaden parametr działa nie zawodzi. Może jest dziwne, ale nikt nie zaprzeczy, że sprawdza się dobrze, a nawet bardzo dobrze.
Strzelanie czołgiem E-75TS to prawdziwa przyjemność, zwłaszcza przy minus 8 stopniach opuszczenia działa, niezłej wieży, dobrej prędkości cofania i wykorzystaniu wzgórza. Pozostaje nam tylko wyjaśnić rolę E-75TS w bitwie. Klasyczne czołgi ciężkie jadą prosto w bój, walczą przy grzbietach wzgórz, drapią boki i zadają uszkodzenia. Klasyczne czołgi średnie używają zwrotności, by ciągle atakować wroga z różnych kierunków i uciekać, strzelając z flank i szybko się kryjąc. E-75TS jest inny. Z tymi statystykami ten czołg nie jest ani ciężki, ani średni. A może jest? Spójrzmy na pewne dwa pojazdy. Obydwa pochodzą z serii E. E-75 i E-50. Każdy ma kilka manewrów, których może użyć w bitwie. Jeśli znajdziemy takie, których może też użyć E-75, powstaje nam czołg hybrydowy. Ten wielki gość nigdy nie będzie tak ciężki jak E-75 i tak zwrotny jak średni E-50. Ale może odgrywać rolę obydwu tych pojazdów, która w danym momencie zależy od położenia przeciwników. A teraz weźmy najpopularniejszy czołg ciężki 8 poziomu, IS-3, i spróbujmy znaleźć sposób na zniszczenie go w E-75TS. Pierwsza taktyka, która przychodzi do głowy, to walka w bliskiej odległości, ale byłby to zły wybór. Dla tego pojazdu walka w krótkim dystansie to jak tańczyć nago w pokoju pełnym węży. W tej sytuacji wróg z łatwością trafi wasze dalmierze. Spróbujmy zwiększyć dystans, na przykład do 150 metrów. Teraz trafienie w kulę lub wieżyczkę dowódcy jest znacznie trudniejsze. Sięgną ich tylko zabłąkane pociski. Przy 200 metrach widać to jeszcze lepiej. Teraz wieżę E-75TS już ciężko przebić. Korelacja jest widoczna. Im większy dystans, tym trudniej jest wrogom trafić słabe punkty tego pojazdu. Na dystansie 250 metrów nawet najcelniejsze czołgi 9 poziomu nie zdołają regularnie przebić jego pancerza. A E-75TS wciąż będzie mógł skutecznie odpowiadać im ogniem. Jego działo trafia celnie w słabe punkty wielu wrogów, którzy popełnią błąd i wystawią swój nos szczupaka lub koło zębate. Wniosek jest jasny. Połączenie sporego dystansu i dobre ustawienie pozwoli wam wyjść zwycięsko z wielu pojedynków. Jeśli coś pójdzie nie tak, czołg jest dość szybki, aby zmienić pozycję. Zawsze o tym pamiętajcie. Gra tym pojazdem nie jest jednak tak monotonna, jak się wydaje. Ten Niemiec jest dość szybki, by na początku bitwy jako pierwszy zdobyć pozycję i ostrzelać wrogów, którzy dopiero tam jadą. Wtedy pojawia się też kilka opcji. Które pojazdy zmierzą się z nami na tym obszarze? Ciężko opancerzone czołgi 9 i 10 poziomu? E-75TS może wesprzeć sojuszników z lepszym pancerzem. Niech poprowadzą atak, a wy utrzymajcie pozycję, śledźcie czas i strzelajcie, kiedy możecie. Dobre działo pozwoli mu przebijać wrogów, pancerz zablokuje kilka strzałów, a czołg jest dość dynamiczny, aby szybko się ze wszystkim uporać. Jeśli zrobi się nieciekawie, E-75TS może uciec i zaatakować wielkie czołgi z flanki. Jest na to dość szybki. Jeśli wasz czołg jest potrzebny na innej flance, możecie dojechać na miejsce i przechylić szale bitwy. Po co tracić wytrzymałość na czołgi ciężkie, skoro można uszkodzić te średnie? Jeśli E-75TS trafi do czołówki składu drużyny, może grać jak zwykły, twardy pojazd szturmowy. Styl gry E-75TS zależy od sytuacji. Czasami może działać agresywnie, ale innym razem powinien powstrzymać się od ataku. Celem gracza jest zrozumienie, która opcja najbardziej pasuje do danej chwili. Ciągle analizujcie, kiedy lepiej połączyć grę w średnim i bliskim dystansie, a kiedy próbować przetrwać przy użyciu pancerza i wytrzymałości czołgu. Na dalszym etapie bitwy spróbujcie przechylić szale zwycięstwa przy użyciu jego dynamiki i działa. A zanim zacznie się bitwa, zajrzyjcie do lufy. Dlaczego nie? Powodzenia na polu bitwy!